Cześć moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym moim filmie. Oczywiście, tak jak widzicie po tytule i po tym, co mam na sobie, to zapraszam was na tutorial, oczywiście w moim wykonaniu, tego makijażu, który mam na sobie. Jeżeli on się oczywiście wam podoba i chcecie zobaczyć, jak wykonałam ten makijaż i użyłam dwóch cieni, to oglądajcie dalej. To zaczynamy. Dzisiaj nałożę tutaj podkład. Podkład jest akurat ten Maybelline, którego ciągle męczę i testuję. To ja wam mówiłam, przymierzam się do drugiego podejścia testu, ale na razie jakoś mnie nie zachwyca. Ciągle próbuję odnaleźć sens tego, że ma takie dobre opinie w ogóle na internetach. No go nakładam gąbką na całą twarz. Tak jak już wam kiedyś mówiłam, on dla mnie nie jest ani troszkę taki dobrze kryjący i wiecie, żeby się trzymał jakoś długo na buzi. Nie wiem. Kolejnym krokiem będzie korektor z Healthy Mix. Ten korektor świetnie kryje mi właśnie cienie pod oczami i moje naturalne oczywiście zasinienia na powiekach, żyłki. Także idealnie sprawdza mi się też jako baza właśnie pod cienie. Teraz przypudruję sobie całość, oprócz oczywiście powiek, tutaj z tej matem z Rimmela i takim płaskim pędzlem, który większość z was używa pewnie do podkładu. Ja uwielbiam do pudru, bo nakładam na niego i potem tak wciskam puder tutaj w pory, koło nosa i w ogóle wszędzie i tu pod oczy. Koło ust. Dzięki takiemu zabiegowi mam taką gładką twarz, nie widać porów, bo wszystko jest mega wciśnięte w te pory, także to mi się sprawdza. Dalej będziemy kończyć twarz, ponieważ ja w takim rozświetlonym makijażu dużo na tej twarzy w sumie nie nakładam. Bronzer to jest moje duo z Maybelline w kolorze oczywiście 01 Blond i one bardzo ładnie ociepla nam karnację, czyli tak idealnie na lato. Ja biorę taki pędzel, który też mógłby być nawet do podkładu. Nakładam, on jest dość zbity, nakładam na niego bronzer. No i będziemy konturować, ocieplać twarz. Jeżeli chodzi o róż, to też z tej samej palety. Taki rozświetlający razem z takim odrobiną bronzerą, także bardzo napigmentowany. Tego dość sporo, bo jak dla mnie latem, ja uwielbiam mieć taką cerę. No i to tyle, jeżeli chodzi o to duo. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to mam taki złoty z Makeup Revolution, teraz to już jest samo Revolution. To jest Vivid Baked Highlighter w kolorze Golden Lights, bardzo kiedyś popularny, ja go mam od tamtych czasów. Świetnie odbija światło i tak dla mnie ładnie wygląda w ogóle na opylonej cerze, bo on jest po prostu złoty. Tego teraz nie widać, ale no na żywo widać bardzo. Nie wiem, czy na kamerze to... No i oczywiście na takim bardzo rozświetlonym looku ja z nim po prostu przesadzam. Uwielbiam mieć mega rozświetloną wtedy twarz. Nie lubicie, jak mam nos rozświetlony?
No ale. Zrobiłabym normalnie teraz brwi poza kamerą, ale najpierw powiem wam, że najpierw zrobię myk z powieką, bo jej nie przypudrowywałam. Korektor trochę zastyga. I mam tutaj taką świetną kredkę. Jest to kredka z firmy LOK. Totalnie, wiecie, nie wiem, pokazywałam ją wam w ulubieńcach. Świetnie odbija światło. Złota. I ja ją po prostu naniosę na powiekę. Potem trochę rozetrę palcem albo pędzelkiem. Ona zastyga. Jest po prostu potem nie do ruszenia. Wyjąłem też troszkę na dolną powiekę, na środek. Jedną rzeczą, którą zrobię, to wezmę taki cień z Sensiki w kolorze 212 Pearl Brown. Jakimś takim, obojętnie jakim pędzelkiem. Byle jaki pędzelek, trochę tego cienia i tu przydymię ten nasz kącik. I troszkę załamanie. Zjechałam tym cieniem trochę tutaj na dolną powiekę, żeby połączyć. I to w sumie tyle. Jeszcze to troszkę potem rozetrę. Rozcieram to teraz wszystko czystym pędzelkiem. Chodzi o wewnętrzny kącik, to ja go tak zostawiam raczej. Chociaż może dołożę sobie tego rozświetlacza, którego użyłam. Bo tu chodzi o minimalizm. Dołożę go na palec. Nie pewnie wygląda, bo nie mam brwi zrobionych, ale to zrobię poza kamerą i to zaraz, bo nałożę sobie teraz jeszcze czarny eyeliner z Bourjois, oczywiście czarną maskarę z Maybelline, to brwi użyję pudru, tutaj cienia w pudrze do brwi w Golden Rose kolorze 105 i utrwalacza do brwi, modelujący żel do brwi z Kobo. I wtedy do was wrócę. Na usta nałożyłam taki koloryzujący balsam z Rimmel, to jest The Lasting Finish Color Rush. I tak prezentuje się skończony makijaż. Uwielbiam ten look. Kocham to, jak on wygląda, jak odbija światło, jak prosty jest w wykonaniu, który zajmuje mi nawet do kamery 20 minut. Dla mnie, wiecie, latem, jak chcemy być takie ładne, wymalowane, ale jednak nie spędzać właśnie nad tym lookiem 100 lat, nawet pasujący na jakąś wieczorną okazję, na jakąś imprezę, kolację, może do grilla nawet. Tak, no, podoba mi się, mam nadzieję oczywiście, że on wam też się podoba.
No i tak. To rozświetlenie, ten błysk. Ja jeszcze wam pokażę tutaj ten cień. Zobaczcie. Totalnie on nie schodzi. Jeżeli macie tłustą powiekę, tak jak ja, to polecam takie cienie w kremie, bo ja go teraz muszę trzeć jakąś wodoodporną, czy płynem do wodoodpornego makijażu. Jeszcze troszkę z bliska. No i oczywiście, jeżeli podobał wam się film, to dajcie kciuka do góry, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. No i to tyle, do zobaczenia oczywiście w kolejnych moich filmikach. Pa!